Na terytorium Związku Radzieckiego w latach 1918-39 mieszkało według spisu sowieckiego 782 tysiące osób narodowości polskiej. Według historyków było ich ponad milion. Najwięcej Polaków mieszkało w zachodniej części sowieckiej Ukrainy, w pobliżu granicy z II Rzeczypospolitą. Polacy byli narodem szczególnie prześladowanym przez Stalina. Wiosną i jesienią 1936 roku tysiące polskich rodzin z radzieckiej Ukrainy deportowano do Kazachstanu. Z domu ja Ostrowska, a za mężem Huberła. Zagajewski Iwan Antoniewicz. Polikowski jest nasza familia. Zawód mnie Rosana Jaławicka. Uchwała Rady Komisarzy Ludowych Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich z 28 kwietnia 1936 roku. Ściśle tajne. Rada Komisarzy Ludowych postanawia powierzyć NKWD ZSRR przesiedlenie i zorganizowanie osiedlenia w obwodzie karagandyjskim Kazachskiej Autonomicznej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej polskich i niemieckich rodzin przesiedlanych z Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej w ilości 15 tysięcy gospodarstw, łącznie 45 tysięcy osób. Podpisał przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych Związku Radzieckiego Wiaczesław Mołotow. Mojego dziadka i babcię przesiedlono w 1936 roku z obwodu żytomierskiego. Ja nie skażę, że oni byli bogatymi. Nie byli bogaci. No, oni, zostali zesłani z powodu polskiego pochodzenia. Mieszkaliśmy na Ukrainie w obwodzie żytomierskim w rejonie baranowskim we wsi Siaberka. Bardzo dobrze się nam żyło. Ale postanowiono nas przesiedlić. Dlaczego, za co, nikt nie zrobił nic złego. Na Ukrainie dobrze myśmy żyli. Dziadek był bardzo bogaty. Miał byki, konie do pracy. Były też konie wyjazdowe. Do kościoła się nimi jeździło. Miałam siostrzeńca, który był trochę partyjny. Powiedział: dziadku, pozbądźcie się tego wszystkiego, bo zostaniecie wywłaszczeni. Wtedy kułaków wywłaszczano. Dziadek pogonił siostrzeńca, ale potem zrozumiał, że jednak warto go posłuchać. To, co służyło do pracy, zawiózł do sowchozu. A to, co było paradne, sprzedał. I tak dziadka nie wywłaszczono. Może dlatego zostaliśmy deportowani. Ale wielu deportowano. Moi rodzice byli wysłani w 1936 roku. We wrześniu już drugą grupą Polaków i Niemców. Mieszkali na Ukrainie, w Chmielnickiej oblasti, w selo Balin. No i tam oni jak modlili się w wierze katolickiej, chodzili do kościoła, modlili się, chrzcili dzieci tam, brali śluby. No to byli dziadkowie, a rodzice, którzy, moi rodzice, mieli po 13 lat, kiedy byli wysłani ze swymi rodzicami, z moimi dziadkami. Moi rodzice zostali zesłani także z obwodu chmielnickiego. Wcześniej to był obwód Kamieniec-Podolski, rejon Izjasławski, wieś Wojtowcy. I z tej wsi mam listę. W 1936 roku zesłano do Kazachstanu 30 rodzin. Ta mała wieś została niemal ogolona.
W ciągu doby trzeba było się spakować. Brano tylko rzeczy potrzebne na początek. Załadowano ich do wagonów towarowych. Do Kazachstanu jechali przez miesiąc. Przyjechali tutaj, było pusto, puste stepy. I kiedy przyjechali na stację, tam ich przegruzili na takie wozy z końmi, ze swym skarbem, bo kiedy ich wysyłali, to mówili, żeby brali wszystek skarb. I meble, zwierzęta, co mają w domach, że brali ze sobą. Inni brali, a inni nie brali, mówili do siebie, że wrócimy. Wkrótce wrócimy nazad do Ukrainy. Kiedy dziadków przywieziono tu na toczkę, czyli na punkt, wbito tylko palik z numerem 12. Zostawiono ich w szczerym stepie. U naszych wbito palik i napisano numer 14. Taki mieliśmy adres. Tak adresowano listy, kiedy wolno już było pisać. Początkowo nie pozwalano, potem już tak. Był więc punkt 14, żeby ktoś z krewnych mógł do nas napisać. Dopiero później nadano naszym punktom nazwy. Pierwomajka, Łozowoje, Ryjszynka i cała reszta. Długo jeszcze pisano na 14. Starsi ludzie tak mówili, punkt 14, 12, 10. Tak wtedy było. Z uchwały Biura Karagandyjskiego Komitetu Obwodowego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewików 27 maja 1936 roku. Biuro Komitetu Obwodowego postanawia w każdym osiedlu zorganizować czerwony kącik, dla którego należy zaprenumerować niezbędną ilość gazet. Karagandyjską Komunę 600 egzemplarzy, Kazachstańską Prawdę 300 egzemplarzy, Centralną Prawdę 200 egzemplarzy. Zobowiązać Komitet Obwodowy Komsomołu do organizowania oddziałów pionierów zaraz po przyjeździe przesiedleńców na miejsce osiedlenia. Podpisał Safarbekow. Ja pamiętam tylko, jak mama opowiadała, że kiedy ich przywieziono, stały baraki i wszystkich tam umieszczono. I róbcie sobie, co chcecie. Na szczęście była wiosna. Były byki, mieliśmy formy. Była woda, jezioro. Robiliśmy więc saman. Saman, czyli cegły ze słomy i ziemi. Oni i budowali domy. Pierwsze domy z gliny. Z gliny. Gliniane były ściany, gliniane były dachy. Wszystko z gliny. Takie malutkie ziemlianki. Rozmiar posiadłości był 5 na 3, 5 metrów długości, 3 metry szerokości. A jeśli miałeś rodzinę, nasza rodzina to był dziadek, babcia, tata, mama, starszy brat i ja. W sumie 6 osób. A była jeszcze z nami druga rodzina, dwoje rodziców i trójka dzieci. 11 osób na tych 15 metrach. Jak się pomieścić? Było zimno. Nie mieliśmy drewna na opał ani węgla. Koszono trzciny. Dobry był z nich opał. Przywożono też słomy i dawano ludziom. Na plenum Kazachskiego Krajowego Komitetu Wykonawczego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewików grudzień 1936 roku. Plan budownictwa mieszkalnego został wykonany w całości przez NKWD. Przy budowie zaoszczędzono 788 tysięcy rubli. Jakość zbudowanych budynków jest w pełni wystarczająca. Średnia powierzchnia mieszkalna na jednego przesiedleńca wynosi 2,28 metra kwadratowego. Podpisał Kuzniecow. Mieszkałam z mamą. W domu było zimno. Śnieg pokrywał ściany. Mama wzięła saneczki i poszła, żeby przywieźć słomę. Ja napaliłam trochę w piecu i położyłam się na nim. Nie chciałam, żeby wystygł. Śnieg był na ścianach, więc położyłam się na piecu, żeby było ciepło.
Nie śniło mi się to, tylko przywidziało, że mama przyszła i pukała do drzwi. Wyszłam, wołałam: mamo, mamo. A jej nie było, więc znów się położyłam. Nie gasiłam światła. Brat był niedaleko, mieszkał przez drogę. Poszłam więc do brata i powiedziałam, że mama nie wróciła. Odpowiedział, że pójdzie do rady wiejskiej i zgłosi kierownictwu, żeby jej szukali. Młodzi pojechali konno i na nartach. Znaleźli mamę zamarzniętą w stepie. To się stało 2 kwietnia. Pochowaliśmy ją. Trumny wywoziliśmy na cmentarz i zakopywaliśmy w śniegu. Ziemia tu twarda, trudno jest kopać. Trzeba mieć siłę, żeby kopać zamarzniętą ziemię. Nikt nie dawał rady. Gdy przyszła wiosna, śnieg stopniał i trumny wypłynęły. Jechał tędy jakiś naczelnik rejonu, dziś już nie wiem, kto to był, i on to zobaczył. Nakrzyczał na władze naszej wsi i kazał wszystkich pochować jeszcze raz. Babcia mi mówiła, że tam, gdzie jest ich zbiorowy grób, umieszczono krzyż. 68 osób zmarło tamtej zimy z głodu i mrozu. Taki spotkał nas los. Informacja Krasnoarmijskiego Komitetu Rejonowego Komunistycznej Partii Bolszewików Kazachstanu o napięciach wśród ludności przesiedleńczej. Maj 1937 roku. Tajne. W ciągu 10 dni w nowych osiedlach wśród przesiedleńców szeroko rozwinęły swoją działalność prowokatorską kontrrewolucyjno-nacjonalistyczne elementy. Tylko od 25 kwietnia do 7 maja ucieczek dokonały 64 osoby. Podpalono 10 tysięcy hektarów traw. Kontrrewolucyjny element rozpuszczał lotki: pracujcie gorzej, głódźcie bydło, grabcie własność kołchozów. Im gorzej będziecie pracować, tym lepiej nam będzie, szybciej odeślą nas na Ukrainę. Rejonowy komitet podjął szereg działań dla przeciwdziałania ucieczkom i podpaleniom. Do wsi i osiedli oddelegowano dodatkowych naczelników NKWD i milicji. Podpisał Patylicyn. Nad nami od razu postawiono komendanturę, żeby nikt nigdzie nie uciekł, nigdzie nie odszedł. Nawet do Kamyszenki czy do Łozowowa nie wolno było pójść, tylko 3 kilometry. A pójść nie było wolno, bo byłeś wrogiem. Dlaczego? Musiałeś napisać wniosek do komendanta. On po tygodniu przywoził z centrum rejonowego w Astrachance odpowiedź, że ci zezwolono. Jeśli miałeś potrzebę pójść do krewnych, to tylko w ważnej sprawie. Inaczej nie było wolno. A jak złapali, trafiałeś pod sąd. Dawali grzywnę albo kilka miesięcy więzienia. Była taka grupa ludzi, którzy zebrali się na podwody, na wozy i pojechali wrócić do swojej Ukrainy, ale dojechali oni niedaleko. Gdzie teraz znajduje się Zielony Gaj, to tutaj 35 kilometrów, może więcej. I ich tam zawrócili, komendanty na koniach. Jeszcze sądzili, w dopru odsiedzieli te ludzie i wszystko. Inni więcej nie powracali. Bali się. Trzeba podkreślić, że wielu naszych starszych pamięta, że to Kazachowie pomagali im przeżyć. Dzielili się ostatnim kawałkiem. Jest taki ciekawy wiersz, może nie ciekawy, a piękny, Kamienie szlachetne. Mówi on o tym, jak Kazachowie ratowali naszych więźniów, bo byli to więźniowie. Bez zezwolenia komendanta nie mieli prawa przekraczać żadnej granicy. Nie mogli pójść do wioski obok, ani nawet przez rzeczkę. W wierszu jest mowa o tym, jak Kazachowie przyrządzali swoje narodowe danie. Kurt. To suszony ser w postaci kamienia. I tymi kamieniami rzucali w polskie kobiety.
One nie zrozumiały, o co chodzi. Było im przykro, że naród kazachski tak je potraktował. Ale kiedy jedna z kobiet się przewróciła, poczuła zapach sera. Wzięła ten kamień do ust i zrozumiała, że naród kazachski w ten sposób chce im pomóc. Zachowywali święta, trzymali się swojej wiary, modlili się, przywieźli ze sobą książki i tak zachowali swoją wiarę. Nie było kościoła, było bardzo tak wszystko zakryte i nie wolno, żeby był ksiądz albo domy do modlenia, nie było takiego. Modlili się tajemnicznie, zbierali się w domach. Kolejnie w jednym domu, w drugim, tak żeby nikt nie znał z tych, komu to się nie podoba. Wszystkie kolędy znaliśmy na pamięć. Mama nas nie uczyła. Ciągle je śpiewała, więc je znaliśmy. Gdy mama szła do pracy, my je sobie nuciliśmy. Miałam przyjaciółkę Niemkę. Ona też nauczyła się polskich kolęd i wspólnie je śpiewaliśmy. Mama kazała się modlić. Ojcze nasz, zdrowaś Mario, wierzę w Boga. Nauczyła mnie czytać po polsku. Pokazała mi litery. Ja byłam bardzo bystra i nauczyłam się po polsku czytać. Mama dawała mi do napisania litanie, a ja nauczyłam się jej w trakcie pisania. Jeden raz, drugi i już wszystko pamiętałam. Gdy urodziły się dzieci, trzeba było je ochrzcić. Robiliśmy to w domu wodą. Zawsze znalazła się jakaś babcia, która ochrzciła dziecko. Później wyjechałam do miasta i przyjechał tam też ksiądz Drzepecki. Spotkaliśmy się po cichu nocą. Ładnie dzieci ubraliśmy. Ksiądz odprawił mszę i odbyło się wszystko jak należy. W taki sposób ochrzciliśmy wszystkie nasze dzieci. Ksiądz Drzepecki otrzymał zgodę i w naszym mieście otwarto kościół. Po prostu kupiono nieduży dom i tam często chodziliśmy się modlić. Ale trwało to krótko. Nie potrafię określić ile. Może z pół roku. Potem księdza aresztowano. Został odwołany i wsadzony do więzienia. Po jakimś czasie idę, patrzę na budynek kościoła, a tam już napisano dom ateisty. I wszystko się skończyło. Tak u nas było w Związku Radzieckim. Na plenum Kazachskiego Krajowego Komitetu Wykonawczego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewików, grudzień 1936 roku. W czerwcu i wrześniu bieżącego roku przywieziono z Ukrainy 63 976 ludzi. W ogólnej liczbie przesiedleńców Polacy stanowią 76%, Niemcy 23%, Ukraińcy 1%. Wnioski. Uchwała KC Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewików i Rady Komisarzy Ludowych ZSRR o przyjęciu i osiedleniu ogromnej ilości rodzin w stosunkowo krótkim okresie czasu przez organy NKWD i kazachskiej organizacji partyjnej została wypełniona. Podpisał Kuzniecow. W 1991 roku, kiedy już trochę te polityczne więzy się poluźniły i była możliwość poszukiwania
wiary, jakiegoś budowania tego bardziej publicznie, zewnętrznie, parafianie tutaj w Kamyszęce postanowili wybudować kościół i znaleźli, czy jakby wrócili do korzeni, znaleźli kościół z tych terenów, na których mieszkali wcześniej, zrobili zdjęcie, przywieźli to zdjęcie do Kamyszenki i na podstawie tego zdjęcia, na ile mogli, odtworzyli kościół, w którym kiedyś tam ich dziadkowie, pradziadkowie modlili się. No i taki kościół jest w Kamyszence. Msza święta jest w większości w języku rosyjskim, w większości dni, poza środą, kiedy środa jest takim polskim dniem tutaj w parafii. I msza święta, wszystkie pieśni, modlitwy są po polsku. I parafianie angażują się. I tak jak wcześniej powiedziałem też, chociaż nie rozumieją, potrafią przeczytać czytania, potrafią zaśpiewać psalm po polsku. To też chyba świadczy o tym, że ta polskość jest w ich sercach. To tego nie udało się jakoś wykorzenić. Postawili taki pomnik i co rocznie mamy rocznicę i uroczystość. Zbierają się ludzie, upominają o tych czasach, upominają ludzi, którzy zginęli. No i kiedy ze mną przychodzą wnuki do kościoła, pytają mnie, babciu, co to? Ja powiadam, że tam upominają się w tym spisu ludzie, którzy zginęli. Byli takie trudne czasy, że zabrali od nas naszego dziadka i on zginął. No, pytają się, rozpowiadam, co to było. To był pomysł nasz, Polaków, którzy tu mieszkali. Zebraliśmy się i postanowiliśmy ufundować monument, który by przypominał potomnym, że tę wioskę budowali deportowani Polacy, Niemcy i Ingusze. Ale to właśnie Polacy w 1936 roku ją założyli. Od wszystkich chętnych Polaków zebraliśmy pewną sumę pieniędzy i postawiliśmy ten pomnik. 31 maja, w Dzień Pamięci Ofiar Represji Stalinowskich, zawsze się tu spotykamy. Minutą ciszy czcimy pamięć o tamtych zbrodniach. Musimy pamiętać, że Polacy, którzy byli tutaj deportowani w 1936 roku, oni już około 250 lat nie mieszkają w państwie polskim, dlatego że zabory pierwszy, drugi, przypuszczam, już wtedy włączyły ich do Imperium Rosyjskiego. 250 lat nie mieszkają w państwie polskim. Nieraz się dziwią ludzie, a czemu ci Polacy nie mówią po polsku? Przecież w Ameryce czy na Zachodzie nieraz drugie, trzecie pokolenie już nie mówi po polsku. Chociaż żyje w zupełnej wolności, gdy chodzi o narodowość, religię. A tutaj to było ogromne prześladowanie. To w Polsce tylko była, jak niektórzy mówią, kopia komunizmu. I to jeszcze taka blade ksero komunizmu. A tutaj był prawdziwy komunizm z obozami koncentracyjnymi, z rozstrzeliwaniem planowym ludności za nic dosłownie. Więc Polak to znaczyło wróg komunizmu, wróg Związku Radzieckiego. Wpis, który do dzisiaj mamy w dokumentach, Polak, Polka, kosztował często życie, więc trzeba tu uważać za bohaterstwo, że ktoś zachował właśnie świadomość narodowości. Fragment ustawy o repatriacji. W poczuciu głębokiej więzi z Polakami, potomkami dawnej Rzeczypospolitej, ofiarami komunistycznego terroru, przemocą zmuszonymi do opuszczenia ziemi przodków, osiedlonymi wbrew własnej woli na najtrudniejszych do zamieszkania obszarach byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, którzy mimo wszelkich przeciwności nigdy nie wyrzekli się Polski, jej tradycji i kultury, a miłość i przywiązanie do ojczyzny przekazali swoim potomkom, pragnąc zadośćuczynić za doznawane przez zesłańców krzywdy, uznając, że powinnością państwa polskiego jest umożliwienie repatriacji rodakom, którzy pozostali na wschodzie, postanawia się, co następuje. Podpisał prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Ja się bardzo cieszę,
że jest ta możliwość, że Polacy mogą wybrać Polskę. Ci, którzy byli deportowani, tutaj nie ze swojej winy przyjechali. Nie są to łatwe decyzje. Wiemy, że nieba na ziemi nie będzie. Ktoś wyjedzie, może być, że będzie żałować. Nie wyjedzie, też będzie żałował. To jest decyzja poszczególnych rodzin, ludzi, ale bardzo pięknie, że państwo polskie, już nie na poziomie narodu, ale władz państwowych, pana prezydenta, rządu, daje tę możliwość. Chciałabym wyjechać, ale mam już swoje lata. Chciałoby się, ale jak to się mówi, co swoje, to swoje. Już za późno. Mam 83 lata. Co tu chcieć? Teraz tylko siedź, babo. Czekaj na swój koniec. Byłam w Krakowie, byliśmy w Warszawie, w Pułtusku, w innych miastach byli. Bardzo mi się spodobało. Przyroda tam taka i ludzie. No nie wiem, z przejazdem, my z mężem już w takim wieku, nie wiem, potrzebni my tam. Moja pieśń właściwie jest zakończona. Oczywiście wcześniej myśleliśmy o wyjeździe. Od 2 lat moja żona nie żyje. 56 lat wspólnie przeżyliśmy. Zmarła nagle, zostałem sam, ale mam dzieci, wnuki, prawnuki. Nigdzie już nie wyjadę. Tu będę czekał, aż mnie odprowadzą w ostatnią drogę. Sąsiadka moja, Stasia, też wyjechała. Też jest samotna. Ma tyle lat co ja, a może i więcej. I wyjechała. Sama jest, dzieci nie ma, a pojechała. Czasami dzwoni. Niedawno mi powiedziała, że bardzo chce przyjechać do Pierwomajki. Zobaczy, czy finanse pozwolą. Jej mąż tu jest pochowany. W Polsce nikogo nie ma. Powiedziała mi: Wandziu, wszystko dobrze, tylko tęskno za Pierwomajką. A poza tym bardzo dobrze. Cieszę się, że przyjechałam do Polski. Nie każdy dziś może wyjechać do Polski. Jeden ze względu na stan zdrowia, inny ze względu na wiek. Ale bardzo się cieszymy, że polskie władze przyjeżdżają do nas. Nie zapominają o nas, że pamiętają. Jesteśmy im bardzo wdzięczni za to, że zawsze są z nami. Nabyliśmy budynek, który jest siedzibą Domu Polskiego. Odbywają się tu zajęcia, spotkania, uczymy się języka polskiego. Bardzo dużo dzieci uczy się w Polsce, zwłaszcza z Kamyszenki, aż 6. Efekty prac naszych nauczycieli są widoczne gołym okiem. Być może niewielu nas tu zostanie. Przychodzą do nas głównie ludzie, którzy naprawdę mają w sercach Polskę, przynależą do niej, pamiętają o tym. Można powiedzieć, że tu jest polski kącik, polski kraik. Mówimy, że tu jest mały kawałek Polski. Dziś w Kazachstanie żyje około 34 tysięcy osób deklarujących narodowość polską. W większości są to potomkowie tych, którzy byli deportowani jako obywatele ZSRR w 1936 roku z Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej. Ponad 2000 z nich zgłosiło chęć powrotu do starej ojczyzny. Złożyli odpowiednie wnioski i czekają na zaproszenie do Polski oraz na ofertę zamieszkania i pracy w naszym kraju.